Dotarłem, słuchajcie, na moje miejsce. Moje stanowisko ornitologiczne. Trochę się tutaj pozmieniało od ostatniego miesiąca. Ja będę tutaj czatował na ptactwo rzeczne. Przeprowadzał obserwacje za chwilę. Wyciągnę kamerę z przybliżeniem optycznym 25 razy, a cyfrowym chyba kilka tysięcy, ale nigdy nie używałem aż tak mocnego przybliżenia cyfrowego. No i co? Tutaj widzę, jest takie bardzo dogodne miejsce. Zresztą jest stałe miejsce na spacerach. Jest taka mała trawa nad samym brzegiem. Wieprza. Wieprz to jest oczywiście rzeka. Więc tutaj się zadomowię na jakiś czas. Jeszcze sprawdzę tylko, czy brzeg nie jest za bardzo podmyty, żebym po prostu się nie osunął. Ale wygląda... No, trochę jest podmyty, także zastosuję delikatną tolerancję i odsunę się tak gdzieś metr od brzegu. Jeszcze do niedawna w tamtym miejscu leżał taki potężny konar drzewo, a dzisiaj już pozostały z niego tylko korzenie. Czyli woda zabrała. No ale może się zdarzyć, że tam siądzie jakieś ptactwo wodne na tym korzeniu, więc będę miał stąd dobrą okazję, dobry widok na to miejsce. Siedzę tu już, słuchajcie, co najmniej 10 minut. Ptaki cały czas słychać, bo śpiewają, ćwiergolą, natomiast w ogóle jeszcze ich nie zauważyłem, żeby cokolwiek tutaj przeleciało w bliskiej okolicy. W związku z tym nie mam żadnego kadru. Ale nawet kamera to wychwyca, że słychać te ptaki, co nie? Słuchajcie się. Słychać, słychać. No ale nie widać. Siedzą w tych krzakach pewnie. No coś się większego odezwało. No to gdzieś musi być nad tym lasem sosnowym. Na wieprzyskach. Tam są wieprzyska, takie wyrwania pod lasem. Starorzecza z naprawdę bardzo, bardzo głębokimi zbiornikami wodnymi. No, słychać te ptaki cały czas, ale ich nie widać. Jest coś. Udało się. Zobaczmy, czy złapiemy. Co to może być? Trzy egzemplarze. Ale ładnie. Coś się zaczęło pojawiać tutaj przy zachodzącym słońcu. Słuchajcie, wiecie co to było? Ja wiem co to jest, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy tego ptaszyska. Ludzka pomysłowość nie zna granic. Siedzę nad rzeką, obserwuję ptactwo rzeczne. A tutaj zobaczcie, taka ciekawa sytuacja. Ktoś zasadził na drzewie chipsy. Słońce chyli się już ku zachodowi powolnymi krokami. Ja przesiedziałem nad rzeką prawie pół godziny. Żadnego, nie, przepraszam, zaobserwowałem jednego ptaka. To była łyska, leciała bezpośrednio nad taflą wody wieprza.
No ale łyski nie filmowałem, bo to bardzo popularny ptak. A nic więcej nie udało mi się ciekawego zarejestrować na kamerze. Natomiast pogryzły mnie komary. I komary już są nad wieprzem. Pod koniec marca. Być może, że przyjdę tutaj jutro jeszcze raz, jak będzie pełne słońce. No i może uda mi się zarejestrować na tym stanowisku ornitologicznym jakieś ciekawe ptaszyska. Może trafi się jakiś myszołów albo puszczyk mszarny, tak jak w Bieszczadach nam się trafił. Nie ma co spisywać na straty tego miejsca. Podczas dzisiejszej obserwacji ornitologicznej możemy też zaobserwować takie zjawisko. Czyli drzewo, które nie zrzuca liści na zimę, a jedynie je ususza na gałęzi, prawdopodobnie zrzuci je późną wiosną, a tuż za nim drzewo, które już zakwitło, nabiało. Takie smaczki to tylko na wiosnę. Później jak się ta roślinność rozwinie, no to już wszystko w zasadzie wydaje się, że jest jednolite, prawda? No i klimacik, zobaczcie, jaki fantastyczny robi się nad wieprzem na tle już zachodzącego słońca. Słońce zajdzie dosłownie za kilkanaście minut. No i teraz robi się naprawdę klimacik dla takich koneserów natury, która tak naprawdę u każdego z was znajduje się kilkaset metrów za domem. W ogóle to zdradzę wam jeszcze taką pewną ciekawostkę, która też znajduje się tutaj w bliskiej okolicy wieprza. I teraz właśnie będzie o tym ujęcie. Zwróćcie taką uwagę na ten las na ostatnim planie. No oczywiście jak przybliżam, to już większość z was widzi, że jest to las sosnowy. Tak? No jest to las sosnowy, ale zwróćcie uwagę, że ten las sosnowy jest taki jakby nierównych kształtów, jeśli chodzi o korony drzew. Otóż musicie wiedzieć, że te drzewa są równej wysokości, wszystkie jak jeden. Natomiast ten nierówny kształt korony drzew wynika z tego, że las, który mamy na załączonym obrazku, porasta wydmy. Wydmy piaszczyste. Tak, słuchajcie, tutaj w Pradolinie Wieprza i Wisły mamy do czynienia z wydmami piaszczystymi, które w obecnym stanie są no, w stanie spoczynku, że tak powiem, ponieważ zarósł je las, ale te wydmy tworzyły się w momencie, jak ustąpił lądolód z Polski, gdzie wtedy ziemia była jałowa, nie było żadnej roślinności, no i wówczas wiatr jak wiał, a wiadomo, że w Polsce wiatr ma kierunek przeważnie z zachodu na wschód, no to przepychał ten piach i kształtował wydmy, które dzisiaj są porośnięte lasem sosnowym. Wydmy osiągają tutaj w okolicy do 30 metrów wysokości względnej, więc to jest dużo. No a gdzie możemy zaobserwować wydmy piaszczyste, nie porośnięte roślinnością? No słuchajcie, chociażby w Afryce, na Saharze jest tego tak dużo, że nie bylibyśmy w stanie policzyć. A ja chyba widzę kolejnego jelonka. Tak, i zobaczcie, co tu się dzieje. No, warto było posiedzieć chwilę, bo naprawdę zaczynają się wspaniałe widoki na naturę i przyrodę. A, to jest chyba dwuletni
okaz, bo już te poroże ma solidne. No ja teraz jestem na 60-krotnym zbliżeniu. To już jest cyfrowe zbliżenie, więc i też jakość jest słaba. No ale każdy ma wyobrażenie, jak wygląda jelonek, nie? Najważniejsze jest to, jak się zachowuje, co robi, no i jak wygląda życie takiej zwierzyny. Szkoda, że zaszedł za krzaczory, ale może przemieści się. Nie, zatrzymał się. No nic. Mam złą czatownię. Na to wychodzi. No ale widzieliście, jak to wygląda, nie? No i tej zwierzyny będzie się pojawiać coraz więcej, bo już słońce za chwilę zajdzie. Więc zwierzyna wypoczęła przez dzień, wyspała się i będzie teraz szła na popas. Oby mnie tu dziki nie przeatakowały z tego lasu. Ja zawsze się tak rozglądam tu i się zastanawiam, kiedy wylegnie na mnie jakaś watacha dzików nadwieprzańskich. Jak człowiek tak siądzie nad brzegiem rzeki, z dala od cywilizacji, to nagle okazuje się, że ten świat wydaje naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju dźwięków. Zresztą słuchajcie się sami, teraz takie 7 sekund dźwięków, jakie emituje pradolina wieprza. Zwróćcie uwagę na taki ciemny dym wydobywający się z tamtego rejonu. To musi być jak nic, to muszą być jak nic zakłady azotowe w Puławach. I dym wydobywający się z kominów, z tych zakładów. Widzicie? No bo tam są Puławy, miejscowość. Zresztą położona też nad brzegiem Wisły. Patrzcie na to. Komar w marcu. Widzicie go? Poleciał. Skup bańce. O, następny, patrzcie, na skarpetce mi usiadł. O, próbuje się dostać. Ale się wbija, skubany.